Jak widać, mamy już broń. Musieliśmy ją odbezpieczyć, wyjmując, co to jest właściwie, zamek. Bolt. Nie będziemy pewnie do niczego dzisiaj strzelać, nawet na pewno pani nas prosiła, żebyśmy niczego nie zabijali, bo pewnie muszą czyścić tą broń z krwi i flaków. Także mamy Mausera, nawet w miarę umiemy go używać. Przyciąłem sobie palec tylko raz przy odbezpieczaniu. Pojedziemy sobie dalej, zobaczymy, na pewno nie będziemy dzisiaj strzelać, chyba że rzeczywiście coś nas zaatakuje, w co szczerze wątpię. No ale na pewno zrobimy sobie z nim kilka pamiątkowych zdjęć. Jedziemy na dameczkach z karabinem. Musieliśmy wziąć ten karabin, bo jest to jakoś tam wymagane przez common sense tak zwany. Tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli kogoś nim zabije, to raczej tłukąc niż strzelając, bo podejrzewam, że przytnę sobie palet 10 razy, zanim załaduję chociaż jedną kulę. Też nie ma sensu marnować kul na strzelanie w powietrze, bo każda z nich jest wyceniona na ileś tam, chyba 25 koron, także jest to marnowanie kasy. Ewentualnie można pójść na strzelnicę zlokalizowaną w pobliżu Seed Vaulta, czyli tego banku nasion, i tam sobie postrzelać, a my na razie jedziemy po prostu pozwiedzać troszkę dalsze tereny. O tam. Już jest spora szansa, spora. 2 promile na spotkanie niedźwiedzi polarnych, więc musimy wsadzić ten szajs do strzelby, co też niniejszym uczynimy. Ale... Jeszcze musisz naboje doładować. No nie będę. Nie będziesz? Jeszcze mi i tak nie spotkamy niedźwiedzia. Nie, no nie żartuj, nie będę ładował naboi. No dobra, niedźwiedzia będzie widać z daleka. Zdążysz załadować. Dokładnie, to lecimy dalej. Jesteśmy chyba z 2,5, może 3 km od Longyearbyen przy starym lotnisku, które wygląda jak stare lotnisko na Haiti. Są renifery, tak, ale liczymy, że będzie ich więcej. Tam mamy jeszcze kopalnię jedną. Chyba trójkę albo czwórkę, nie wiem. Ta numeracja jest trochę z dupy. Musimy mieć wystarczająco dużo czasu, żeby doczołgać się z powrotem do miasta. Końca drogi, znaczy jest względnie niedaleko. Tutaj mamy z kolei jakąś przedziwną maszynę, także trochę czujemy się jak w Falloutie. W zasadzie tyle samo ludzi spotykamy. Idziemy do jakiejś kopalni przy końcu drogi na wschód od Longyearbyen. Nie wiemy, czy wrócimy, ponieważ już widzieliśmy jakieś kości, jakiś kawał mięsa zwisający z platformy, przez którą wcześniej biegła linia wydobywcza. Także gdyby coś, no to wiecie, gdzie szukać naszych ciał. Zęby mamy stosunkowo dobre, więc będzie łatwo nas rozpoznać. Ale myślę, że jeszcze chwilkę pożyjemy. Zbieramy się, mamy jakieś 8 km do miasta, tam robimy zakupy i idziemy się obzdryngolić.